Segregujesz? Zyskujesz! Opłata miesięczna za odpady segregowane 41 zł od gospodarstwa domowego. Pełna lista podlaskich posłów jest już powszechnie znana. Znana jest również nazwisko senatora, który będzie reprezentował nasz subregion w Izbie Wyższej Parlamentu. Prawdziwym podlaskim rekordistą tegorocznych wyborów do Sejmu RP stał się Szymon Hołownia, lider listy trzeciej drogi. Na jego konto spłynęło niemal 80 tysięcy głosów i to on wygrał tak zwany pojedynek jedynek w okręgu 24. Tu swoją siłę pokazali mieszkańcy Białego Stoku, którzy postawili znak Wyboru obok nazwiska Hołowni niemal 30 tysięcy razy. Prawie 60 tysięcy wskazań w całym okręgu dostał Jacek Sasin, lider listy PiS. Odnotować jednak należy, że tuż za nim, z wynikiem mniejszym o niespełna 6 tysięcy głosów, do parlamentu wszedł jego partyjny kolega Adam Andruszkiewicz. Jednak nie udało mu się pokonać lidera listy Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Truskolaskiego. Ten przekonał do siebie około tysiąca wyborców więcej. Krzysztof Bosak z Konfederacji pozostał daleko w tyle z wynikiem niespełna 45 tysięcy wskazań. Suwalszczyznę w ławach poselskich reprezentować będą dwaj politycy. Jarosław Zieliński z Prawa i Sprawiedliwości, który uzyskał zaufanie niespełna 21 tysięcy wyborców, z których trochę ponad 5 tysięcy to mieszkańcy Subałk, a kolejne 4 tysiące to osoby zamieszkujące Suwalski Powiat Ziemski. W powiecie augustowskim przepustkę do Sejmu dało mu niecałe 2,5 tysiąca osób. Zaskakujący wynik osiągnął Jacek Niedźwiecki, który w karierze zawodowej, ale tej niepolitycznej, pokazał, że umie walczyć i zdobywać obrane cele. Wszak to trzynastokrotny medalista Mistrzostw Polski w sztandarowej od dziesiątków lat suwalskiej dyscyplinie badmintonie. Suwałki jemu właśnie zaufały najbardziej, kładąc na wyborczej szali ponad 6,5 tysiąca głosów. Pomogli mieszkańcy Powiatu Ziemskiego, Augustowianie i mieszkańcy Sejn. Niesiony ponad 9 tysiącami głosów, wziął trzeci koalicyjny mandat, eliminując z parlamentu partyjnego kolegę, trzykrotnie sprawującego mandat poselski. Roberta Tyszkiewicza. Bój o mandat senacki toczył kolejny suwałczanin, Cezary Ciślukowski, związany obecnie z PSL-em. Ta postać ma za sobą wieloletnią karierę polityczną, ale nie parlamentarną. Najmłodszy suwalski wojewoda, wielokrotny radny samorządu wojewódzkiego, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, to nieliczne spełnionych przez niego funkcji. Powszechnie znany lokalny polityk uzyskał ponad 86 tysięcy głosów i... Okazało się to zbyt mało, by zasiąść w Izbie Wyższej Polskiego Parlamentu. Pokonał go Marek Adam Komorowski z legitymacją Prawa i Sprawiedliwości i ponad 108 tysięcznym elektoratem.